walk like I built this tent. Steps so light, I barely touch the ground. Everybody wants to know how. Brick by brick, I put them in the ground. This is what I live for. No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie, Shevaral z tej strony, The Forest. Kolejny odcinek, Kochani, jestem w zasadzie chwilę temu zaraz padnę. Żarcie. Nie. Nie, ja cię słyszę. Ja wiem, że ty się gdzieś czaisz. Dobra, nie zrobię tego, idę do domu. Idę do domu, ponieważ muszę sobie coś do jedzenia ugotować. A jak najbardziej muszę to... No, muszę. A w zasadzie mogę to zrobić tylko tutaj. Tu jest najbliższe ognisko. Kochani, co chciałem wam powiedzieć? Przede wszystkim chciałem wam powiedzieć, że... swędzi mnie stopa. Sekunda. Tak, dobra. Okej. Okay. Pamiętajcie, stopy się myje, a nie suszy, dlatego później wietrzy, dlatego później nie spędzą. Ale do czego zmierzam? Przed chwilą... Stary, czemu ty mi zacząłeś... No zaraz zjem, spokojnie. Ty, i przestało się palić. Ale shit. Kompletny shit. Tak, dobra, ogarnijmy się. Moi drodzy, właśnie skończyłem grać serię, nagrywać serię z Farming Simulatora Multiplayer. No, ku mojemu zdziwieniu było tyle osób, że normalnie tyle. Ale to trochę ja dupy dałem. Dlaczego? Dlatego, że... Muszę zapolować na króliki. Dlatego, że... I muszę zapolować na... Na sarny to chyba w tamtą stronę powinienem pójść. Bo tutaj sarny raczej nie będzie, nie? Tutaj tu bywała sarna? Nie, tam. Dobra, sorry. Sorry, że was w ogóle tutaj przyniosłem. No tak, jeszcze tego trzeba było. No i teraz tak. Mój błąd polegał na tym, że nie podałem... serwera, znaczy nie podałem serwera, który wybiorę, czyli Niemcy, Europa tam kontynentalna, czy inne. No i mogliście po prostu tego nie znaleźć, tak? No i to jest masakra, powiem wam szczerze. To jest bardzo, bardzo masakra. No ale trudno, no tak musi być, nie? Tak musi być. Następnym razem nam się uda. I teraz tak, czy ja mam jakieś kamienie? Tak, mam 10 kamieni. Więcej mieć nie mogę. Jakie to jest oszukańcze. Jakie to jest oszukańcze, patrzcie, nawet dzidą mogę, kurczę, rozwalić to. Can't carry, nie mogę więcej marigoldów, dobrze. To nie będę zbierał marigoldów, ale mnie interesują jakieś zwierzątka żyjące. Może ja sobie tak, optionsy, najpierw zmienię to na super, żeby lepiej widzieć. Zdecydowanie jest lepiej, zdecydowanie, moi drodzy. To nawet chyba nie będę potrzebował tego. Widzicie coś? Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to i tak nic z tym nie zrobię. Nie chce mi się. Słyszę. Słyszę, ale nie widzę. Wy też go słyszeliście? Tu gdzieś był kanibal. Jeszcze mnie... Już mnie widzi. tak ma być. Dobra, już się zmienię, to mogę z powrotem na Epic. Sorry, że tak tutaj latam, jeśli chodzi o te Epic, tam super i tak dalej, ale no niestety widoczność jest wtedy o wiele lepsza. No, zwłaszcza tak jak teraz. Teraz ustawiłeś, że nic nie widzę. Ciemno jak... Nie powiem tego. No i... W sumie nie, dobra, nie. To jest The Forest. Nie będę gadał o Farming Simulatorze. Jeżeli interesuje was, co się działo w Farming Simulator, to obejrzyjcie sobie odcinek z Farming Simulatora. Czy ja mogę tutaj... No ja mam jagódek. Jagódek mam 7. Maksymalnie chyba 10 mogę mieć. Cornflower jak najbardziej mogę zbierać. I teraz by przydało się jakieś mięso upolować, tylko... O, jest królik! Króliku, króliku, króliku! Kic, 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 chodź tu! Dawaj! Ty dziadu mały, no jak ty możesz tak szybko bić? Jasna dupa, no uciekł mi. Jeszcze jak perfidnie mi tutaj przeleciał, no weź. O, tu drugi. Drugi kitajec. Dobra. Nie, to nie on. Jasna dupa. No chodź tu. Weź, nie ośmieszaj mnie przed ludźmi. God damn it. Tam jest coś. Jeszcze przy okazji gdzieś mnie pewnie goni kanibal, ale dobra, olać go. Zaraz go kuźwa nabije na pal. O tak właśnie. Ile za nimi trzeba się nabiegać, to jest masakra, nie? Moi drodzy, pierwsza sprawa, którą dziś chciałem wam powiedzieć odnośnie The Foresta już, to na pewno tam jest kanibal. To na pewno nie będę dzisiaj budował nic. Ja pierdzielę, no co za tempaki me... Chodź tu, katana. Chodź tu. Chodź tu, śmieciu, ja ci kuźwa pokażę. Tu jest. Dobra. Teraz ten. O ty, chamie. O ty. Dobra, jeszcze jeden meczcik. Nie. Jeszcze raz. Nie, nie mogę. Dobra. Zaraz dzidą ci wydłubie oko. No dobra, on już... On już nie żyje, ten też zresztą. A ten z kolei, a w zasadzie ta... Aha, leży na kamieniu, dobra, spoko. Przecież czy ja wiem, czy ona leży na kamieniu? Moim zdaniem ona się wygięła. Olać to, to jest The Forest. No, pierwszą taką ważną rzeczą dla was jest to, że nie będę dzisiaj budował nic, bo mi się zwyczajnie nie chce. Mam dość tych zakichanych kamieni. Mam dość biegania za tym. Sorry za skupienie. Sorry za skupienie. Jezu, dwa króliki, kuźwa! A on co ma, kurwa? No, maskę do nurkowania? No co ty, no hell! What the hell! Dawaj tu, dziadu mały! No i nie wiem, gdzie on jest. No i zgubiłem to. Ohohohoho. Ale wiesz co? W sumie to ty mi jesteś potrzebny, chodź tu. W sumie to ty jesteś mi bardzo potrzebny. Dlatego, że nie mam nic twojej skóry, mój drogi. Zbiorę to. Zaopatrzy się, czas najwyższy i teraz mam przynajmniej żarcie tutaj. O właśnie. Proszę cię bardzo. Lizard skin. Jak najbardziej na propsie. Idę jeszcze tylko dupę umyć. Ale wcześniej... Tutaj muszę tego zaciukać. Chodź. Dobra. Kolejna lizard skina będzie. Kolejny lizard skin. Jezu, dzisiaj po prostu kolecie język polski. To jest po prostu masakra. Ty, czekaj, tu coś jeszcze jest. Ale to Stilt Armor. Ale Stilt Armora nie zamierzam na razie marnować. Powiem wam, co w dalszym planie mam. Jak już skończyłbym zimową twierdzę. Załóżmy, że nastał ten dzień, że jest wszystko ładnie, pięknie i nie ma problemu z jakimś tam noszeniem kamienia. Zabiorę was w jedno miejsce. Być może w takie miejsce, gdzie są jelonki. Być może w takie miejsce, gdzie jest cicho. Być może w takie miejsce, gdzie nigdy nie byliście. Nie no, na pewno byliście. Tutaj w The Forestie jest naprawdę bardzo mało miejsc, przy których można powiedzieć, że mnie tam nie było. Bo już po tylu dniach, jak ja tutaj jestem, to... Dobra, zostawię go. Ty, ale czekajcie, patrz. Cholera, zabiję go. Chciałem mu zapukać, powiedzieć komorniki, to by był taki, wiecie. Czemu jestem we krwi? Zabiłeś kogoś przed chwilą? A, no tak. Mało istotne. Kochani, od piątku, a w zasadzie nie od piątku, tylko od dzisiaj, z mojego punktu widzenia, ja to nagrywam w środę, i od środy jest wielka wyprzedaż na Steamie. Ja już nabyłem 2 tytuły. Jakie? Mianowicie Euro Truck Simulator 2, ale Skandynawia. Coś, na co czekaliście tak naprawdę. Coś, co jest w bardzo dobrej cenie, bo jedynie 5 euro, więc moim zdaniem opłaca się mega to kupić. I kupiłem, zakupiłem. A drugi tytuł, który zakupiłem, nie uwierzycie. To the Moon. To the Moon. Czy ja muszę przedstawiać ten tytuł? Nie, chyba nie muszę, nie? Czekajcie, tylko usadowię się inaczej. No, nie muszę przedstawiać tego tytułu. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, czym jest To the Moon. Chodź tu, cholerny króliku! Ty, czekaj. Przecież ja mam już żarcie. Dobra, to niepotrzebny mi on jest. Tak, którędy ja będę szedł? Najlepiej to by było tędy, jakbym poszedł. To by było najbardziej wskazane. Okej. Tu w tym kierunku. Bardzo dobrze. No, no jest to gierka naprawdę z serii tych takich wyciskaczy łez. Nie mówię automatycznie, że ja w to zagram. Nie. Na razie kupiłem ją, bo była w bardzo dobrej cenie. Była w bardzo dobrej cenie i grzechem by było nie kupić, ponieważ jedyne 2 euro kosztowała. No to można by rzec, że YouTube pokrył moją grę To the Moon, tak? No te 2 euro, no to no, zarobię. Dzięki wam. No i... Czekaj, chyba się zgubiłem. To nie, to miało być w tamtym kierunku. Bo ogólnie muszę iść do krateru. No i jak skończę wszystkie te gry, które chcę nagrać i będzie jakiś tam chwilowy brak nowych tytułów, ewentualnie posłucha po prostu dla mnie, jeśli chodzi o gry. Ale głośno. No to czym prędzej zabiorę się właśnie za ogranie To the Moon i będę wam wrzucał te odcinki. Chyba, że nie chcecie. I nie pytajcie mnie kiedy, bo nie wiem. Tak jak powiedziałem, ja zawsze to tłumaczę. Mam pracę, mam życie osobiste, a w zasadzie życie prywatne i naprawdę jest to takie trochę dosyć trudne do dzielenia. No i na pewno nie zamierzam, nie wiem, zarywać dla YouTube'a jakoś tam nocek czy coś w tym stylu. Nie, to nie o to chodzi. Ja mam być wypoczęty, jasna dupa i będziesz mi tak tu... No, mam być wypoczęty, mam być zadowolony z tego, co robię i ma to mieć ręce i nogi, prawda? Tak więc wytrwali widzowie będą wiedzieli, o co chodzi. Ale do czego zmierzam? Rust mnie jeszcze czeka, który muszę nagrać i wam pokazać, bo też swoją nawet... To nawet nie chodzi o to, że muszę nagrać i pokazać, tak? Ja muszę zagrać w to konkretnie tak już dosyć długo i zobaczyć, gdzie... Tu chyba jest katana, tak? To jest ta jaskinia. Czekaj, to jest to miejsce. Niech sprawdzę. Nie, to nie jest to miejsce. To nie jest to miejsce, to może być co najwyżej to miejsce. To jest to miejsce. Tu jest katana, tak? I teraz tak, jeszcze sprawdzę. Na wszelki wypadek. Tutaj zaraz będzie trup. Czy to nie jest ten trup? Nie, to chyba nie jest w ogóle to. A nie, bo to są te domki, to Modernaxe. Dobra, spoko, nie było tematu. Nie było tematu. To od razu sobie szmatki mogę wziąć. Tu gdzieś tam zwłoki śmierdzą. Jak zwykle. Nie posprzątał nikt. Tutaj jeszcze. Dobra, bardzo dobrze. Cieszy mnie to. Do czego ja zmierzam? Ja do tego bunkra... Znaczy do tego bunkra. Nie do tego bunkra, tylko ogólnie chcę pokazać wam krater. Z jednej ważnej przyczyny. Bo chcę tam wybudować... Ja nie wiem, czy mi się to uda. Może i taki mały zalążek zrobię teraz, ale... Czy ja dobrze w ogóle w dobrym kierunku idę? Ale chyba tak. Chyba jakoś tędy. Cyk. 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 Marigold. Zaraz coś czuję, że się napatoczy mi jakiś kanibal. A może i nie. Dobra, czuję, że jestem na dobrej drodze. Na dobrej drodze! Czyżby to tu? Czyżby to tu? Nie. No, prawie. Dobra, no jestem... Troszkę okrężną drogą to, kochani, zrobiłem. Bardzo okrężną, no ale... Wiecie, że ja lubię tak trochę na okrętkę, nie? I co jeszcze chciałem dodać? Nie chciałem sobie nic dodać. Co ja mam wam do powiedzenia? Ja już wszystko to, co miałem powiedzieć, ja już powiedziałem. Teraz już tylko, aby zostaje mi tutaj komentować The Forest. Zbliżam się do krateru. Czym prędzej odłóżcie słuchawki z uszu, ponieważ zaraz zacznę się drzeć. A dlaczego? Nie wiem, tak dla zasady. Po to, żeby wam uszy odpadły, no. Nadal nie jestem przy tym, przy kraterze. Ej, powiem wam, że w tym lesie naprawdę można zabłądzić. To niby tak malutko tego jest, a dupa, a jednak... Muszę poczekać, bo mnie normalnie zaraz trafi, że on tak sapie. Ja nienawidzę, jak on mi sapie do ucha. To może jak gram, to jest fajne, ale jak ja na słuchawkach to słyszę, to mnie to denerwuje. No co ja oglądam, kurde, niemiecki pornus czy The Forest, tak? Och, zirytowałem się. Masakra. Swoją drogą powiedzcie mi, kochani, co to się dzieje, że wyświetlenia pod The Forestem rosną. Skąd wy się bierzecie, co? Moi drodzy. Śmiało, mówcie. Mówcie. Czym chata bogata? No ja pierdzielę, no dalej nic? Czekaj, tu gdzieś. Dupa, idziemy w tym kierunku. Może mi się uda. Może mi się uda, może mi się nie uda. Wiecie, ja mam Epic? Tak, mam Epic. Jakoś tak przez chwilę mi się wydawało, że mam inny gradient. A gradient, jak wiemy, jest bardzo istotny. O! O! Już chyba bardziej jestem w domu. O! O! No i co? I nie, dobra, idę w tym kierunku. Ty! Przecież ja mam mapę. Jak ja jestem głupi, to się w pale nie mieści, jak ja jestem głupi. Tak blisko, a tak daleko. Zrobiłem kółko tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać... Nie wiem w sumie co. Żeby sobie pogadać. Dajcie łapkę w dół, bo to, no, normalnie to nie da się oglądać tego. Masakra. Dobra. Zobaczymy, czy da się oszukać system. Jeszcze chwila. ...207... 120 logów. Nie jest źle. Ty, a jakbym... Nie, dobra. Dobra. Uno momencik, niech ja sobie zapiszę tylko tą grę. Bo ja coś czuję, że to może być bardzo niebezpieczna robota na wysokościach i nie chcę tego stracić. A troszkę pozbierałem tutaj szmatek, nie szmatek. Faktem zużyłem też trochę, ale mimo wszystko, dobra, C. Zapiszmy, normal oczywiście. Można oczywiście tam włączyć ten trudniejszy poziom, jakoś hard mode, ale to bym musiał od nowa wszystko zacząć, a nie chce mi się. Powiedziałem tutaj. Powiedziałem, że gra The Forest nie jest aż tak bardzo wciągająca już dla mnie, żeby bawić się w to jeszcze raz. A i pod ostatnim filmem pojawiła się burza tak jakby na temat tego, że optymalizacja w The Forest jest tragiczna, bo to jest gra w fazie Early Access, tak, i wszystkie gry w fazie pre-alpha wymagają sporo od komputera. Mimo, że... Czekaj, może... Nie, jednak bym tu musiał mieć jakąś platformę najpierw. Platforma. Dobra, to może wybudujmy tutaj. Ile jest? 51 logów. Jak najbardziej. Zacznę ten projekt już teraz. Ale to tylko i wyłącznie po to, żeby wam pokazać mniej więcej o co chodzi. No i teraz do czego zmierzam? W fazie pre-alpha gry są mało zrównoważone, mało zbalansowane i zabierają o wiele więcej mocy procesora, mocy RAM-u, aniżeli normalne pełne wersje. Ja powiem wam tak, ja nie wierzę w coś takiego jak gry Early Access, tak? Ponieważ nie oszukujmy się, Forest nie jest grą Early Access od nie wiadomo kiedy. Czyli na przykład od miesiąca... Czekaj, gdzie jest ten drugi log? Chyba tam spadł. No panie, jak ja tak będę kurde rąbał, a nie, tu jest. No, jest od 2 chyba lat, tak? Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Od 2 lat jest w fazie wczesnego dostępu. I gra, owszem, zmieniała się na o wiele lepszą. I zmieniła się na wiele lepszą. Ale sami wiecie, 14 ma być mega wielki, mega istotny patch dla nas. I kto wie, czy nie dadzą fabuły. Może być tak, że dadzą, może być tak, że nie dadzą. Jeżeli skończą fabułę, to ta gra... tak naprawdę nie będzie miała najmniejszego sensu. Dlaczego? Po co? Grać jeszcze raz. Dla samej fabuły? Jaka jest fabuła? Że idziemy, zdobywamy kartę dostępu, idziemy do bunkra, tam znajdujemy kanibala czerwonego, którego zabijamy z broni Jacka Sparrowa? No hello. No nie tak ma to wyglądać, tak? Więc moim zdaniem to, że The Forest jest taką formą Early Access, to jest tylko i wyłącznie bójda na resorach, żeby zniwelować sam fakt niechęci do zoptymalizowania tego produktu. Do czego dążę? bo automatycznie teraz na razie nie wiadomo o czym ja mówię. Mówię o tym, że The Forest naprawdę nie ma wysokich wymagań. Nie ma. Bo na moim komputerze poprzednim, nie mówię o tym, bo ten jest mocny, ten jest bardzo mocny, więc nie porównuję wymagań na tym sprzęcie, bo byłoby to chore, tak? Chociaż i tak, moim zdaniem, nie działa on tak, jak powinien. I dlaczego? To nie jest kwestia wysokich wymagań, mój drogi. Wysokie wymagania, a optymalizacja to są zupełnie dwa odrębne tematy, mój drogi. I teraz tak, optymalizacja polega na tym, że na najgorszym sprzęcie i na najlepszym sprzęcie działa płynnie w miarę możliwości, czyli na przykład na najniższych detalach, tak, jeżeli spełniasz te minimalne właśnie wymagania, no to na najsłabszym komputerze utrzymujesz te 30 fps-ów. Jeżeli masz o wiele, wiele lepszy komputer i optymalizacja jest dobra, spokojnie możesz bawić się... O Jezu, już 25 minut minęło. Spokojnie możesz się bawić w 60 klatkach, czyli w tej takiej granicy mega płynności, tak, którą tak uwielbiacie na YouTubie. A wymagania to jest po prostu rzecz, która jest potrzebna do odpalenia tej gry i ona nie gwarantuje ci, że ta gra będzie dobrze chodzić. Wymagania mogą być mega niskie, a gra tak naprawdę nie będzie chodzić ci prawie w ogóle, tak? I to nie jest kwestia zasobności systemu, nie jest kwestią jakiegoś tam prądożerstwa, bo mówię, mój stary komputer to był AMD Athlon Phenom X4 3,2 GHz, ja tam miałem 8 ramów tylko, spokojnie dawał tutaj radę w 30 klatkach, zresztą możecie sobie zobaczyć na najniższych, bo na najniższych, ale dawał radę. I czy on się grzał? On się grzał sam w sobie, nie dlatego, że gra dużo wymaga, bo on się grzał w każdej najnowszej grze. The Forest może nie jest najnowszą jakąś grą, ale komputer, który jest z 2011 roku i nie jest po prostu z najwyższej półki, tak? Zamknij mordę tam! I nie jest z najwyższej półki, zawsze będzie się pocił przy najwyższych tych... Znaczy najwyższych, najnowszych grach, tak? Z punktu widzenia powstania komputera, tak? No i... No mówię, mimo wszystko ja się dalej nie zgodzę, że The Forest ma jakieś wysokie wymagania i że jakoś tam od procesora wymaga dużo. Kurczę, ja podczas grania w The Forest, jeżeli nie mam... Ale ci... Kurwa, ty... O, ty mendo, ty! Śmieciu, leż teraz. No, ja z punktu widzenia, no już muszę na super zmienić, bo znowu nic nie widać. Ja z punktu widzenia zwykłego człowieka, tak? Dobra, mam ten lepszy komputer i jak gram... Czekaj, tu gdzieś były logi. Zgubiłem je. Dobra, shit. Z punktu widzenia normalnego człowieka, jak gram i nie nagrywam, to zużycie procesora... O jasna dupa, co tu się dzieje? Zużycie procesora jest na... poziomie 50%, a zużycie ramu, gdzie ja mam 16 giga ramu, jest na poziomie nawet nie, no 10%, 15%. Hello. Nawet zakładając, że będę miał 8 giga ramu, plus minus zużycie ramu wtedy by było 30%, no to i tak nie jest te 100%. Nie wiem, może faktycznie się nie znam, może gdzieś tam jeszcze mam jakieś braki, ale no takie jest moje zdanie, tak? Nie ma The Forest wysokich wymagań, no. W tym momencie tylko i wyłącznie dlatego nie nagrywam 60 klatkach, nie renderuję, bo nie mam stałych 60 klatek, mam 65, ale potrafi mi te klatki spaść do 35 i na filmie renderowanym w 60 klatkach byłoby to zbyt widoczne, więc nie lubię oszukiwanych 60 klatek i tego nie robię dlatego. No, i to by było na tyle. w sumie, dobra, to by było na tyle. Taki trochę dziwny odcinek, trochę przegadany, trochę przechodzony, trochę pozabijaliśmy tutaj tych kanibali, no ale no, takie życie czasem, nie? No co, no jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, dajcie łapkę w dół. Jeżeli wam się nie podobało, wiecie co? Ostatnio dostaję tak łapki w dół. I to nie chodzi o to, że dużo, nie, bo każdy dostaje łapki w dół. Ale wiecie co? Teraz dla tych osób, które dają łapki w dół, dziękuję. Naprawdę z całego serca ja wam dziękuję. A wiecie dlaczego? Ja wam powiem. Bo to, że wy dacie łapkę w dół, mnie to w ogóle nawet nie ruszy. Nie wnerwi. A wiecie dlaczego? Ponieważ to też jest ocena. I w tym momencie wy przyczyniacie się do tego, że YouTube inaczej mnie klasyfikuje. Bo jest aktywność pod filmem. Wasze komentarze, wasze łapki w dół, wasze łapki w górę. To wszystko procentuje. Tak więc dzięki, moi drodzy hejterzy. Chociaż nie, hejterzy to trochę za dużo powiedziany. Ktoś tam się uparł. Pozdrawiam się. I was też, gryzonie. Do następnego. Pozdro. Shevaral. Hej, hej.